Szanowny Państwo, kochani moi, chciałem na początku pokazać oto paczuszko mojej ulubionej wielbicielki, ukochanej, najdroższej, najserdeczniejszej. Przepraszam, że Ewka tak już flocze, ale powiem Tobie, że staram się wstawić nową szczękę państwową. Poszłem do dentysty, już dwa zębki, nie mam korzenia. To tak język się plącze się na razie. Ale pokażę liścik twój kochany, najserdeczniejszy. I teraz, panie majorze, przejdź po paczce. Panie Meksykano. To nie major, major tutaj siedzi. Meksykano, przejdź po paczce. Ale kto przysłał? Przejedź. Do? I tam. Od kogo? Od... Ewy Malak z Kołobrzegu. Dziękujemy ślicznie za pomoc dla pana Krzysztofa. Papier toaletowy. Gąbeczka. Ty takie piwo piłeś? W życiu. Litr. No. Wypijecie sobie, panowie, no, dla kurażu. Kamień. Ocet z czerwonego wina. Do gotowania. Do gotowania. To jest, wiesz, do czego? Do butów wkładania. Łyżeczka. Nie, to nie jest do butów wkładania. A do czego? To jest... Do butów. O, bierzesz go. I wyjmujesz. To jest do tego, jak kadzidełkę macie, panowie. Tutaj wkładasz taką dziureczkę małą, widzisz? A. I tu kadzidełko spada. No. Marchew z groszkiem. O. O, ciekawe, kto Mondo Que. Pieczarki łagodne, marynowane. Kto do będzie bigosu. Gotował? Pieczarki do bigosu. Dobre są. Ona pana chce koniecznie spić chyba. Chyba. Chce ja spić i chce, wiesz co? Żeby ja nałożył na jej, wiesz co? Nie wiem, nie, ale niech pan nie mówi. 2KC. O, to najpierw wypić, a potem 2KC. Mandukwe. Miód pitny dwojak. Kurpiowski. Winko. Na miodzie. Leki węgiel. Mielona wieprzowinka. Co to to jest? Mandi de... Teramono palirela jakaś fasola. A ty nie lubisz fasoli, bo to ja na ciebie oddam. Ja nie. Gluk. Al... Dla ciebie pani wysłała, nie za. To alkohol. Albo nie, to piwo będzie. O, to jest po alkoholu się bierze. Glukoza. To glukoza jest, tak. O, następny. Gulasz angielski. My Polacy. Pomidorki. Mówiłem, że pana Galeon. To na to jest mi wszystko, kurczę. O, cholera. Bola karam. Dobrze? Przeczytałem, dobra. Ja tego nie będę pił, to dla ciebie przysłali. Jeszcze ja coś. Ja nie jestem alkoholikiem, przepraszam bardzo. Valentine's. Winko, ja nie. Majorem. Się wszyscy o. ponapijamy tutaj. Powiedzieli, że ja taki pijak jestem? O, jeszcze jedna. Jeszcze pół butelki jest. Toruńska. A ja białogostoczanin. Jeszcze jedna. Co to jest? Meditet. A co to jest? Nawet nie wiem, co to jest. Co to jest? Powiedz. Wino? Chyba tak, jakieś francuskie. Chyba. Tak, wino francuskie. Dalej, dawaj. Co to jest? Kier liczy w syropie.
Rzadkie. O, rzadkie. Pasztaciki. Pasztat. Taki sam. Mydełka. Mydełka dwa. Może jeszcze gdzieś jedno się znajdzie. Kindzik, kundzik, kindzik, kundzik, kundzik. A to jest pierożki z serem. Zwaj. Opa, czy zna i pan niemiecki? Werlin. Kompleks. Ketchup. Łagodny. Ketchup. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Znowu z fasolką. To druga będzie taka sama. Będzie kupy dał dobre. Będzie dobre kupy. Czujniki. O, rybka leci być na dietę, a nie mięso. Kajmak, maska krukówka gostyńska. Ciasto jakieś. Co to jest? Bas, lur, mil, mleko. Kąpka. Następna. Ogony. Ogony. Raków. Z raków. Z wieloryba chyba. Nie, z raków. O, to dobre. Ty nie jadłeś chyba takiego czegoś jeszcze nigdy. Raki gotowane są pyszne. To jest cukierki. Trufle. Trufle. Ale to nie dla dzieci. Papryka. No to chyba dla majora do testowania. To może być. To dla majora. Może być ostra taka, że ho ho. Nie, bo nie ma ostrego. Żarłaki. Kabanosy. Ciastka na winie. To też na winie. Na winie, druga. Majonez. O Jezu. Bebuniu, kochana. Moja. Serki. Serki. Ogromna paczka, naprawdę. Co? Ogromna paczka. Jeszcze nie koniec, pamiętaj. To od razu niech... Dla pieska. Niech podziękuje kto? Nerko dla jej. On musi ogonkę pomagać. To, tak dużo go karmił, że po prostu otworzyłem bramkę, cały te pogłoskałem go po głowie i łapko wziął i kostki gryzł. Jak mówi, gryź teraz i gryź sobie, o, jak się słucha. Chief. Od razu idzie paczki. Wici królewski. To jest śnieżny paluszki z... krabowe. O smaku krabowym. Z kraba. Oho. Ciastka. Parówki. To już z kraba mówiłem. Czekoladki. Czekoladki. To mogą. Tylko zobaczyć, czy to nie jest na winie. Albo na alkoholu jakimś. Bo jeżeli na alkoholu, to dla dzieci nie pójdą. Od razu mówię. Chyba nie. Jeżeli nie na alkoholu, to tak. Kabanosy. To jeszcze jedna. O! I to właśnie jest tamto... O, to jest to. To są zapachy. No, to są zapachy, wcale się... Co?
No, trzeba podziękować. A! Kochana Ewu, kochania Emunko moja, najdroższa. Patrzę na twój liścik, patrzę na twoje ustka kochane, na miłe. Takie piękne, śliczne masz. Chyba we mnie się zakochałaś. Chyba chcesz mnie opętać. Już na zawsze. Piszesz w swoim liściku i zapraszasz do Kołobrzegu. Na pewno się spotkamy się. Obiecuję to tobie. Ja, Meksykano i Major. Trzech przyjedziemy. Ja nie jestem zaproszony. To twoja jest uwielcielka. Zajedziemy pod twój domek. Zajedziemy pod twój domek i się spotkamy się. A mam twój adresik. Mam wszystko. Zajedziemy i się spotkamy się. Jak tylko będzie ciepło. Jak tylko będzie w maju, bo Meksykano w maju wyjeżdża do Szwecji do pracy. Jak wróci ze Szwecji w maju, po dwóch tygodniach. Jak to szwedzkie? Szwedzkie rybki, to pyszne tam. To od razu mówię tobie, patrzę się na twoje ustka bez przerwy. Śliczne, wspaniałe, złote. Jak tylko się spotkam, się uklęknę przed tobą, wręczę tobie kwiatuszki za te paczki, za wszystko. I też kupię tobie czekoladki, wręczę. No i jeszcze mam tobie niespodziankę wręczę. To będzie taka niespodzianka dla ciebie, że oświadczę się. Żeby nie widzieć Meksykano, będzie widzieć Major. Nie wiem, czy ja pojadę. Jak ja się oświadczam się, będzie to nagrane na kamerze. Jak wyrazię zgodę sama, kochana Ewu. Jeżeli wyrazię zgodę, od razu nałożę tobie pierścionek zaręczynowy i zabiorę ciebie do Białegostoku, do siebie, przywiozę i będziemy razem żyli. Będziemy razem żyli. Ale to dobrze właśnie, mnie nie będzie. Tak Bóg nakazuje. No i przedstawiam tobie znowu. A chcę pokazać, że robię nową szczękę. Że zęby wyrwałem dwa. Świeża rana nawet, niech Meksykano powie. Tak jest, potwierdzam. Potwierdź, czy... Potwierdzam, że świeża rana i że zęby wyrwane. I że umówiony z stomatologiem na 20 maja dalej będę rwać te stare zęby, te korzenie. Już mam aż tu dorwać do końca, górę i dół, poczyścić, bo musi być na nową szczękę korzenie powyrywane, prawda Meksykano? Oczywiście, że tak. I nowe ząbki. I muszą być rany, co? Pogojone. Pogojone. Jak powiedziałem, zagojone inaczej. Bo stomatolog nie zrobi szczęki do zębów, do ran. I jak zagoją się rany mnie, pogoją się wszystkie, zarosną, wszystko normalnie, idę na mierzenie zębów, szczęki inaczej swojej. Będzie mierzyła, będzie tam lekarka wie, co dentystka robić. Dlatego siądę na fotel dentystyczny, tak jak teraz siadam na fotel i ona mnie rwie, jak normalnie, bez nieczulenia, bez niczego rwie. I tylko daję zastrzyk, od czego daję, żeby krew nie leciała. Od skrzepu daję taki zastrzyk specjalny, ona wie lekarka, jaki zastrzyk. O. Bo pyta się, czy krew leci, czy nie, mocno, ja mówię, troszeczkę czasami poleci. To daję od skrzepu, albo Maciu taką żelem jakimś szmaruje, żeby krew się nie leciała. Zakłada wacik specjalny, taki dentystyczny i trzeba trzymać. Prawie 3-4 godziny trzeba trzymać. Dziękuję mu. I całuję cię.